Mocne słowa Szydło o Unii Europejskiej. Czy na pewno nie jest sama sobie winna? Globalny dług publiczny bije kolejny rekord. Jest to niezwykle niebezpieczna sytuacja również dla Polski. Ministrowie biją na alarm, bo coś złego dzieje się z polskimi finansami. A na koniec szef NIK mówił do pustej sali. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych państwa bardzo serdecznie. No i co? Bez przynudzania, lecimy. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Nie ma dzisiaj ważniejszej sprawy w Europie i dla Europejczyków niż bezpieczeństwo. I to szeroko rozumiane z jednej strony. Parlament Europejski przegłosował rozwiązania, których wdrożenie po prostu zniszczy rolnictwo i przemysł w Polsce oraz większości krajów Unii Europejskiej, pisze Beata Szydło. Kolejne niepokojące informacje napływają z Brukseli. Chodzi między innymi o unijne regulacje w zakresie tzw. odbudowy zasobów przyrody. O wyniku dzisiejszych głosowań pisze była polska premier, a obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Beata Szydło. Po pierwsze, Parlament Europejski chce wdrożenia jeszcze bardziej drastycznych ograniczeń zużycia energii elektrycznej niż początkowo przewidywał i tak radykalny program Fit for 55. Do 2030 roku zużycie prądu ma zostać ścięte o 11,7%. Konsekwencje dla gospodarki i codziennego komfortu życia Europejczyków będą horrendalne, pisze Szydło. Po drugie, wbrew wcześniejszym ustaleniom politycznym, Parlament Europejski przegłosował radykalny plan określany jako odbudowa zasobów przyrody. Oznacza to likwidację, w ekspresowym tempie do 2030 roku, milionów hektarów pól uprawnych, co praktycznie zlikwiduje europejskie rolnictwo, wskazuje europoseł. Europarlament przyjął w środę swoje stanowisko w sprawie odbudowy zasobów przyrody Unii. 336 głosami do 300 przy 13 wstrzymujących się od głosu. Głosowanie za odrzuceniem wniosku Komisji nie przeszło. 312 głosów do 324 i 12 wstrzymujących się. Według wizji Brukseli w ciągu najbliższych 7 lat Europa ma zamienić się w wielki rezerwat, bez rolnictwa, z przemysłem dożynanym cenami za energię elektryczną. Co z ludźmi? Co z miejscami pracy? Co z żywnością? To radykałów z Brukseli nie interesuje, ostrzega Beata Szydło. W Polsce przestało słuchać polskich kolegów. I to nie jest pierwszy raz, kiedy Unia Europejska swoimi decyzjami uderza w polską myśl przedsiębiorczą, w nasze finanse i w nasz dobrobyt narodowy. No bo wystarczy przypomnieć węgiel, jeśli chodzi o odchodzenie właśnie od węgla, kiedy to w Polsce jest dużo bardziej restrykcyjne i przestrzegane niż w innych krajach, kiedy Niemcy na przykład mogą sobie pozwolić na to, żeby wracać do węgla, nam się to po prostu nie opłaca i wmawia nam się, że nie powinniśmy korzystać z naszego dobra narodowego. I okej, jeśli to by było spójne, jednolite, że każdy robi to w myśl tego, co Unia Europejska decyduje i każdy jest w ogóle zgodny z tym, to jeszcze spoko, ale nie w takiej sytuacji, kiedy jedne kraje tracą zdecydowanie więcej niż inne, bo w takiej sytuacji my powinniśmy dostać chyba jakąś rekompensatę z Unii Europejskiej. Unia Europejska nie powinna wprowadzać takich przepisów, które stawiają w pozycji dominującej lub przegranej jeden z krajów lub jakieś określone kraje, a inne na tym zyskują, nie? Jeśli jesteśmy takim konglomeratem gospodarczym państw, które się wspierają wzajemnie, no to jeśli idziemy w jakąś jedną spójną strategię, to chyba te, które zyskują, powinny coś oddać, a te, które tracą, powinny to wziąć, żeby to było jakieś takie spójne i logiczne, żeby nie było tej wojny interesów, która cały czas w Unii Europejskiej jest. To jest właśnie chore, że tutaj cały czas kraje walczą o to, kto więcej zyska na jakiejś ustawie i pod tym kątem sobie coś przepychają. Powinno to chyba działać w inny sposób, po prostu, nie? Że jesteśmy w stanie się dogadać i jeśli ktoś ma za dużo zyskać, no to niech wtedy odda tym, którzy mają za dużo stracić właśnie na takiej konkretnej ustawie. Nie mówię, że dyrektywa, że dywersyfikacja źródeł energii energii w ogóle odnawialną i węglową byłaby czymś złym. Złym jest wychodzenie całkowite z bezpiecznego węgla do niebezpiecznego, nieprzewidywalnego źródła energii zielonej. Ale podobne uderzenia mieliśmy chociażby, jeśli chodzi o przypadek KPO, którego do tej pory nie dostaliśmy, a rząd już się zdążył w ogóle tym pochwalić. I właśnie, i o to chodzi, bo kiedy się tym chwalił, uznali to za swój sukces, bo tam Morawiecki przecież brylował na tych plakatach, pokazując się, że to on
do tego doprowadził, że to on jest tym liderem w Polsce, który doprowadził, że dostaniemy tam, nie pamiętam, 770 miliardów złotych. A teraz, kiedy tego nie dostajemy, też przez politykę PiSu, no to nagle jest źle. Ale żeby nie było na tyle przyjemnie dla Beaty Szydło, no to jednak musi pamiętać, że pan Mateusz Morawiecki, jej kolega i premier tuż po niej, więc nie wiem w sumie na ile są kolegami, ale pani Szydło na pewno ma w dalszym ciągu potencjał na to, żeby zostać, nie wiem, prezydentem czy znowu premierem, kiedy tylko Jarosław Kaczyński, rzecz jasna, pozwoli. No to właśnie ten pan Mateusz Morawiecki tak deklarował bardzo, że PiS zawetuje Fit for 55. Co zrobili? Nie zawetowali. Dlaczego? Jak twierdzą, nic by to nie zmieniło. A właśnie by zmieniło. Chociażby wizerunkowo, pokazując z jaką ścieżką podążają poszczególne kraje, w tym Polska. A teraz, skoro nie było weta, to przecież będzie wykorzystywane medialnie cały czas. Przecież nie zawetowaliście, żaden kraj nie zawetował i tak dalej, i tak dalej. Nieodpowiedzialna polityka. Następny temat. Generalnie świat zachodu jest potężnie zadłużony. To niewyobrażalne jak. Możecie pomyśleć, że ten dług publiczny w Polsce nie jest wasz, bo nigdzie nic nie podpisywaliście. Dług publiczny w ubiegłym roku osiągnął rekordową wartość 92 bilionów dolarów. Za 30% tej kwoty odpowiadają kraje rozwijające się, głównie Brazylia, Chiny i Indie. Co więcej, 59 państw rozwijających się ma wskaźnik zadłużenia na poziomie powyżej 60% produktu krajowego brutto. W 2011 roku było to 22 kraje. Wynika z opublikowanego w środę raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych A World of Debt. Całkowity dług publiczny krajów rozwijających się wzrósł z 35% produktu krajowego brutto w 2010 roku do 60% w 2021 roku. Podobnie zewnętrzny dług publiczny, czyli część długu rządów wobec zagranicznych wierzycieli, wzrósł z 19% produktu krajowego brutto do 29% produktu krajowego brutto w 2021 roku. Z raportu wynika również, że połowa krajów rozwijających się przeznacza ponad 1,5% swojego produktu krajowego brutto i 6,9% swoich dochodów na spłatę odsetek. Dekadę temu było to 0,9% produktu krajowego brutto i 4,2% dochodów. Organizacja Narodów Zjednoczonych zwraca uwagę, że co najmniej 19 krajów rozwijających się wydaje dziś więcej na spłatę odsetek od zadłużenia niż na edukację, a 45 kolejnych państw wydaje więcej na odsetki niż na zdrowie. Łącznie 3,3 miliarda ludzi z 48 państwach cierpi z powodu niewystarczających wydatków na edukację czy zdrowie. Jak czytamy, dług publiczny na całym świecie rośnie nieprzerwanie od dziesięcioleci, a kryzysy w ostatnich latach, m.in. pandemia COVID-19, spowodowały gwałtowne przyspieszenie tego trendu. W rezultacie światowy dług publiczny wzrósł ponad pięciokrotnie od 2000 roku, wyraźnie wyprzedzając światowy wzrost gospodarczy, który w tym samym czasie potroił się, podkreślono. Tak więc tym, którzy na tym zarabiają, czyli bankom, nie zależy, by którekolwiek państwo czy jakikolwiek dłużnik się oddłużył i wyszedł na prosto. No i niestety żyjemy teraz w takich czasach, że ta nasza gospodarka wolnorynkowa, handlowa, kapitalistyczna, czy to wschodu, czy zachodu, ale głównie raczej zachodu, musi w końcu upaść, bo przez system rozdawniczy i tą całą, ten cały dodruk pieniądza pompujemy cały czas ten dług publiczny, którego realnie nie jesteśmy w ogóle w stanie spłacić, bo długu, jaki jest cały na świecie, po prostu spłacić się nie da. I gdyby wszyscy wierzyciele nagle zaczęli domagać się spłaty natychmiastowej, to praktycznie wszyscy musieliby zbankrutować i doszłoby do totalnego resetu. Nikt nie chce do tego dopuścić, dlatego Stany Zjednoczone przynajmniej 2 lub nawet 3 razy w ciągu ostatnich lat, bodajże od COVID-u, miały zbankrutować i one już przekroczyły wartość konstytucyjnego długu, jaki w ogóle mogły osiągnąć. I co? No i gówno. I sobie zlikwidowały bankructwo ustawą. Tylko że Stany Zjednoczone mogą sobie na to pozwolić. Oni mogą dodrukowywać dolara naszym kosztem, bo przynajmniej, bo większość walut na świecie, w tym również po części złotówka, są uzależnione od dolara.
Jak Cezary Graf często właśnie mówił, że za złotówkę to ty możesz coś sobie kupić w Polsce, ale wyjedziesz 50 km od granicy z Polską, no to nikt nie będzie wiedział nawet, co to jest za waluta, a nawet jak będzie wiedział, to i tak ci jej nie przyjmie. Mając dolary w kieszeni, czy nawet to euro, możesz kupować praktycznie na całym świecie. No może nie za euro, ale za dolary możesz. No i to sprawia, że Stany Zjednoczone mogą sobie robić ten dodruk, tylko jest to coraz bardziej skomplikowane, zagmatwane i niepewne. Ale w Polsce okazuje się, że jest jeszcze gorzej. Posłuchajmy. Wiarygodność Polski mierzona w raporcie przygotowanym przez zespół pod redakcją i pod kierownictwem profesora Jerzego Hausnera. Prezes Najwyższej Izby Kontroli będzie miał swoje wystąpienie w Sejmie w związku z przygotowaną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2022 roku oraz projektem uchwały dotyczącej absolutorium dla rządu. Może być to zarzewiem nowego konfliktu politycznego. Dlaczego? Przypomnijmy, że Najwyższa Izba Kontroli co roku przygotowuje dla Sejmu analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Dołącza do niej również opinię Najwyższej Izby Kontroli, na podstawie której parlament udziela rządowi tzw. absolutorium, co oznacza, że posłowie nie mają istotnych zastrzeżeń do działalności Rady Ministrów w kwestii realizacji ustawy budżetowej. Nieudzielenie przez Sejm absolutorium może skutkować dymisją Rady Ministrów, choć przepisy Konstytucji nie zawierają tego wymogu. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ jak przeanalizował to kilka tygodni temu Money.pl, Kolegium Najwyższej Izby Kontroli pierwszy raz w historii, biorąc pod uwagę okres od 1989 roku, nie wyraziło pozytywnej opinii w kwestii absolutorium dla rządu. A kierunek zmian, jakie wprowadziła Zjednoczona Prawica w finansach publicznych, uznaje za dalece negatywny. W Senacie podczas seminarium dotyczącego praktyk obozu rządzącego w kwestii prowadzenia finansów publicznych wypowiadała się m.in. Anna Rybczyńska, wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli. Jak wskazała, Izba ocenia negatywnie kierunki zmian w systemie finansów publicznych, jakie zaszły w ostatnich latach, a w szczególności wypychanie wydatków państwa poza budżet, co oznacza, że de facto nikt ich nie kontroluje. 12% prawdziwego deficytu, 12 miliardów złotych dodatkowych kosztów, jak podkreśla w rozmowie z Money.pl Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych, zaledwie 12% deficytu naszego kraju zostało ujęte w ustawie budżetowej, którą rząd przedstawił Sejmowi. 88% zostało poza jego kontrolą. Jest takich 7 pól badawczych i mniej więcej 150 wskaźników, które pozwalają oszacować, jak ta wiarygodność wygląda na tle. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli takie działanie oznacza, że zaciąganie długu przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Polski Fundusz Rozwoju kosztują nasz kraj dodatkowe 12 miliardów złotych odsetek. 12 miliardów. Rozumiecie, jakie to są kwoty? Dlaczego rząd znowu ukrywa swoje wydatki i właściwy dług publiczny? Ano dlatego, żeby też właśnie nie przekroczyć go oficjalnie. Ale jedyną instytucją, która faktycznie powinna móc coś z tym zrobić, jest Najwyższa Izba Kontroli, kontrolowana przez Mariana Banasia, którego nie wiem, czy trzeba przypominać, może tak tylko pokrótce dla tych, którzy nie wiedzą. On był nominowany właśnie przez Prawo i Sprawiedliwość, to był ich człowiek, nazywany Żelaznym Marianem. W końcu jak wyszły jakieś aferki, się okazało, że nie jest taki za bardzo propisowski. Jak się wydawało wcześniej, dostał swoją kolejną tam kadencję na chyba 6 lat i nie da się go tak po prostu odwołać, by była potrzebna tam większa większość, kiedy Platforma się na to nie zgadza. No, generalnie nie da się go tak prosto odwołać, więc Prawo i Sprawiedliwość próbowało go skompromitować, zniszczyć mu życie tym, że nabył jakąś tam kamienicę, co było dość podejrzane, bo kosztowało jakieś grosze od jakiejś pani, która już chyba nie żyje. Później, że wynajmował to potencjalnie na cele, na burdel, no, że tak to ujmijmy, tam na pokoje na godziny czy minuty, gdzie szemrane rzeczy się robiły. No i chcieli go zniszczyć. Ewidentnie była to próba zastraszenia
szefa Najwyższej Izby Kontroli, dlatego że nie działa razem z PiS-em, lub po prostu chcieli pozbyć się kogoś, kto ma aferę jakąś na koncie, żeby nie sprawiać wrażenia, że coś jest nie tak z tym rządem. No i Marian Banaś nie odszedł. I teraz to powinna być ta jedyna osoba, która faktycznie jest w stanie coś zrobić z PiS-em, skontrolować i wyciągnąć konsekwencje. A jak to się kończy? Żyjemy w tak praworządnym kraju. To jest właśnie ten brak praworządności, który Unia Europejska nam zarzuca. To jest fakt, że my nie rządzimy się prawem. Marian Banaś, NIK, prezes Najwyższej Izby Kontroli, nie ma żadnych kompetencji. Jedyna organizacja, jedyna instytucja, która może cokolwiek zrobić. Proszę bardzo, jak była afera z Orlenem 3 stycznia tego roku. Orlen odmawia NIK wszczęcia kontroli. Banaś interweniuje u marszałek Sejmu. Orlen odmawia wszczęcia kontroli przez NIK. To jest tak jakby, nie wiem, jakby do mnie miała wejść tu prokuratura, skontrolować mnie, albo Urząd Skarbowy, a ja odmawiam. Co dalej? Poszedł do tej Elżbiety Witek. Witek nie stawia się przed NIK. Prokuratura odmawia śledztwa. Wiecie, jak to powinno być. Marian Banaś składa zawiadomienie do prokuratury, razem z prokuratorami i policją wchodzą do Orlenu, rekwirują wszystkie niezbędne dokumenty, przesłuchują ludzi na miejscu i robią śledztwo. A to jest szopka. Tak działa polski wymiar sprawiedliwości. Ale to nie wszystko, lećmy dalej. Skład tak szeroki oraz symboliczne miejsce do odbywania posiedzeń komisji, czyli sala plenarna Senatu, świadczy o... Sala posiedzeń w Sejmie była wypełniona. Dziwnym trafem opustoszała niedługo przed tym, jak szef Najwyższej Izby Kontroli przedstawiał druzgocący raport. Marian Banaś mówił do pustej sali o tym, jak państwo wydaje twoje pieniądze. Po przerwie na sali zostało około 30 posłów. Odczytywano oświadczenia kół o ustawie o ochronie zabytków. W ciągu kilkunastu minut sala niemal opustoszała. W końcu na sali obrad zostało kilkunastu polityków. Właśnie wtedy, około 18:45, na mównicę wszedł szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, by zdać raport o wykonaniu budżetu państwa i założeniach polityki pieniężnej w 2022 roku. Z ubolewaniem muszę stwierdzić, że 2022 rok był trzecim z rzędu, w którym zastosowano różnorodne rozwiązania, które łamały podstawowe zasady budżetowe, a może nawet konstytucję, mówił Banaś do pustej sali. Dalej szef Najwyższej Izby Kontroli wskazywał, że gospodarka finansowa jest prowadzona poza budżetem państwa i sektorem finansów publicznych, a co za tym idzie, poza kontrolą parlamentu i społeczeństwa. Banaś stwierdził, że technicznie budżet został wykonany zgodnie ze stosowną ustawą. Ustawa ta nie obejmowała jednak wielu istotnych operacji finansowych związanych z realizacją zadań państwa, a mających wpływ na wzrost długu Skarbu Państwa, mówił urzędnik. Zwrócił też uwagę, że coraz więcej jednostek pokontroli ma negatywne oceny. Od ponad 10 lat jest prezesem Najwyższego Urzędu Kontroli Czech. Szef Najwyższej Izby Kontroli przedstawiał druzgocący raport. Marian Banaś mówił do pustej sali o tym, jak państwo wydaje twoje pieniądze. To jest po prostu żart. Ta sama sytuacja była, jak Tusk wracał do Polski, pamiętacie? Wrócił do Platformy Obywatelskiej, a posłowie Platformy Obywatelskiej, zamiast wysłuchać Mariana Banasia, czyli właśnie tej osoby, która realnie powinna mieć coś do gadania, jeśli chodzi o skontrolowanie i wyciągnięcie konsekwencji od Prawa i Sprawiedliwości, którego to Platforma jest ponoć takim wrogiem, nie? To posłowie Platformy i Lewicy chyba poszli sobie, i PiSu też, poszli sobie na urodziny Roberta Mazurka, dziennikarza z RMF-u. I Tusk za to wyrzucił część polityków, a przynajmniej zawiesił. Wyciągnął konsekwencje. Stracili swoje stanowiska. Teraz dzieje się to samo. Już nawet żadnej afery nie ma. I to trochę pokazuje, że ci wszyscy politycy to jedna wielka kupa gówna.